Zakłady opieki zdrowotnej mogą wysnapować ośrodki na zakup nowoczesnej aparatury medycznej, dostosowując swoje wyposażenie do obowiązujących standardów i poszerzając również zakres udzielania świadczeń zdrowotnych. To dofinansowanie było ogromne w skali dotychczasowych środków, jakimi dysponowały Zakłady Opieki Zdrowotnej na inwestycje, bowiem w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych lata 2007-2013 przyznano środki w kwocie ponad 3 miliardów 859 milionów złotych. Chcieliśmy się dowiedzieć, czy ten sprzęt, który w takiej ilości został zakupiony dla polskich szpitali, czy faktycznie jest wykorzystywany w takim zakresie, jaki dają jego możliwości techniczne. Czy ten sprzęt nie stoi przypadkiem gdzieś nierozpakowany w magazynach? I niestety w niektórych przypadkach te przypuszczenia się potwierdziły. Prowadziło to do sytuacji, że po kilkunastu miesiącach praktycznie już sprzęt tracił swoją gwarancję, ponieważ z chwilą rozpoczęcia eksploatacji pozostawało już zaledwie 2-3 miesiące okresu gwarancyjnego, co stwarzało też dodatkowe zagrożenie w sensie ponoszenia kosztów ewentualnych przyszłych napraw tego sprzętu. Złożyły się tam to różne czynniki. Czynniki zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, zależne od samych zakładów opieki zdrowotnej. Jeżeli chodzi o te czynniki zewnętrzne, to przede wszystkim to, że ten sprzęt, decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmowano bez analizy faktycznych potrzeb zdrowotnych, bez analizy dostępności świadczeń udzielanych przy użyciu tego rodzaju aparatury i wreszcie bez odpowiedniej koordynacji tych zakupów. Oczywiście były też czynniki wewnętrzne zależne od samych szpitali, a więc przede wszystkim niezachowanie odpowiednich warunków udzielania świadczeń i nieprzygotowanie odpowiednich pomieszczeń dla tej aparatury diagnostycznej, w efekcie czego często było tak, że przez kilkanaście miesięcy, czy przez kilkanaście miesięcy ta aparatura nie była w ogóle wykorzystywana do udzielania świadczeń zdrowotnych. Jeżeli chodzi o sprzęt do diagnostyki, samorząd wojewódzki na przykład nie ma możliwości monitorowania liczby świadczeń udzielanych zarówno przez podmioty prywatne, ale także przez podmioty publiczne, dla których nie jest on organem założycielskim. W związku z tym trudno jest określić potrzeby w zakresie aparatury diagnostycznej, nie mając podstawowych danych z tego zakresu. Poza tym w obowiązujących przepisach nie wskazano organu koordynującego, który byłby odpowiedzialny za koordynację działań w zakresie zakupu aparatury medycznej dla zakładów opieki zdrowotnej, i co oczywiście utrudnia koordynację. Natomiast w tej sytuacji naszym zdaniem potrzebna jest odpowiednia współpraca jednostek, które występują o zakup sprzętu ze środków Unii Europejskiej, wspólne planowanie zakupu, wspólna analiza potrzeb zdrowotnych na danym terenie, tak żeby ten sprzęt mógł być faktycznie efektywnie wykorzystany, i to jest to szczególnie istotne w perspektywie pozyskania przez Polskę nowych środków w perspektywie finansowej 2014-2020. Po prostu te mechanizmy koordynacji muszą lepiej funkcjonować.